Przede wszystkim, cześć Ciarosy, ja jestem Ciarusago, witam na moim kanale, który zbudowany jest oczywiście znowu, te wstępy długie, nie? Pominiemy? Pominiemy. Dobra, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest kąpiel rozjaśniająca. Zapraszam. A więc moi drodzy, czym jest kąpiel rozjaśniająca? Jest to rozjaśnianie, ale w zupełnie inny sposób niż rozjaśnianie, które na początku przyszło wam do głowy. Ale może od początku. Kiedy potrzebna albo kiedy wykonujemy kąpiel rozjaśniającą? Na przykład, byłaś u fryzjera, masz blond włosy, albo na przykład jakieś jaśniejsze włosy, albo nawet ciemne włosy, no nieważne, byłaś u fryzjera i stwierdziliście, że dzisiaj dacie trochę cieplejszy odcień, albo trochę zimniejszy, albo ciut ciemniejszy w odświeżeniu koloru, czyli w tonowaniu, tak jak powinno to się robić. No i na przykład jesteś w domu i stwierdzasz, że nie, no nie czujesz się, wolisz jak najszybciej to zmienić, więc idziesz do fryzjera i on ci zazwyczaj odradza, żebyś poczekała, aż to się wypłucze, a na przykład nie możesz wytrzymać, więc on wtedy najczęściej zastosuje kąpiel rozjaśniającą, w tym przypadku taką bardzo delikatną, żeby oczyścić sam pigment, który dał ci podczas ostatniej wizyty. Ten pigment po prostu zanika i daje inny zastępczy. Czyli ta kąpiel rozjaśniająca powoduje, że te ostatnie pigmenty, które daliśmy, tylko w sensie sam produkt, ten rozjaśniający, dostaje się tylko do takich, wiecie, bardzo płytkich warstw włosa, żeby tylko wybić ten pigment, który był ostatnio. To nie jest tak, że on się, wiecie, wżera na kąpiel do środka włosa i totalnie włos rozjaśnia. No chyba, że musimy te włosy wykąpać tak totalnie. No to wtedy to jest co innego. Kąpiel rozjaśniającą też możemy zastosować, kiedy mamy brudny blond. Co to znaczy brudny blond? Jeśli nie wiesz, a chcesz się dowiedzieć, to zapraszam do odcinka, który wyświeci się tutaj u góry. Tam tłumaczę, że włosy blond się brudzą. Tak, włosy blond się brudzą i same, znaczy same, nie same, ale pod wpływem różnych czynników zmieniają swój kolor, odcień. No i to są dwa przykłady, w których zastosujemy kąpiel rozjaśniającą. Jak działa kąpiel rozjaśniająca i co robi? Kąpiel rozjaśniająca działa podobnie jak rozjaśniacz, jak farbowanie włosów, znaczy farba i toner. Ona i tak, tak samo kąpiel rozjaśniająca rozchyla łuskę, dostaje się do środka, robi taką czystkę we włosie. W sensie rozjaśnia to, co jest tak płytko we włosie usadzone. Pigmenty, jakieś brudy, jakieś syfy, jakieś niepotrzebne kolory, jakieś nieudane koloryzacje czasami. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest farbowanie, jak działa farbowanie, rozjaśnianie, tutaj też u góry macie linki. I przypominam, że wchodząc na mój kanał, możecie wejść w playlisty i tam macie wszystko poukładane. Vlogi, opowieści moje z pracy, o dziwnych klientkach, o nienormalnych fryzjerach, na co uważać, to wszystko jest tam posegregowane, więc ułatwi wam życie. I poruszanie się na moim kanale. Więc tak naprawdę kąpiel rozjaśniająca poprzez rozjaśnianie oczyszcza nasze włosy, tak dogłębnie, z niepotrzebnych pigmentów albo jakichś syfów. Co to jest kąpiel rozjaśniająca? No jak już powiedziałem przed chwilą, co robi i do czego, no to chodzi o to, że kąpiel rozjaśniająca to jest jakby rozjaśniacz, ale na bardzo, bardzo, bardzo słabym stężeniu. Często się taką mieszankę wykonuje z szamponem i z odżywką, albo zależy też jaki efekt chce się uzyskać, albo co się chce zrobić. I to jest taka mieszanka, taka papa, taka woda. No i czasami na przykład wystarczy to nałożyć na parę sekund na całe włosy albo na dane pasemko i już widać różnicę. Jak kiedyś będę miał okazję i że tak to ładnie widać, to postaram się wam nagrać coś takiego i pokazać takie triki. Jeśli w ogóle chcielibyście coś takiego zobaczyć na takich większych przykładach, to dajcie mi znać, to postaram się wam nagrać takie filmiki, taki zbiór wam zrobię i nie wiem, albo wrzucę wam na Instastory, albo na YouTube'a, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Czasami kąpiel rozjaśniającą też stosuje się do takiego mocniejszego rozjaśnienia albo do ombre nawet. Zależy, jeśli ktoś ma na przykład naturalne włosy, chociaż nie tylko. No różne są sposoby, ale najczęściej używane to jest właśnie do oczyszczania koloru i takich innych różnych rzeczy. Ja wiem, że pewnie słyszeliście o jakichś tam galaretkach ściągających kolor i w ogóle i to też czasami jest przydatne, ale to nie zawsze do końca działa. Czasami są takie przypadki trudne, że ja naprawdę czasami nie wiem, co ja odpierdzielam. Także moi drodzy, jeśli nie wiedzieliście, co to jest kąpiel rozjaśniająca, to dzisiaj, teraz już wiecie. Ale jeśli macie oczywiście jakieś pytania, komentarze, dajcie mi znać, pytajcie. Ja zawsze staram się odpowiadać. A teraz żegnam się z wami. Jeśli odcinek wam się spodobał, to oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego... Eurospoko.
shit. It's crazy. Yeah. Ej. Kojarzycie to? Dzisiaj porozmawiamy sobie o butelce wody. Butelce z wodą. Co tam się znajduje? W ogóle wiecie, że ja się dowiedziałem przez was, co to jest? To aser, poprawcie mnie, nie wiem. Takie szeptanie w ogóle do mikrofonu. Ogólnie nie wiem, na czym to polega, ale to jest czasami trochę relaksujące, jak ktoś tam... Jeśli chcielibyście taki szepcą... Nie wierzę. Jeśli chcielibyście taki szepczący odcinek, dajcie mi koniecznie znać, a ja postaram się coś takiego nagrać, ale nie wiem, co to miałoby być, bo jestem nowy w czymś takim, ale dajcie mi koniecznie znać. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Obok subskrypcji kliknijcie dzwonek tin-tin. I do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku.